gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out, and I'll be falling all the way down. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miło mi was powitać w kolejnym odcinku z gry oczywiście GTA 5. Moi drodzy, tak się stało, że szaty nosiłem tylko jeden dzień, wiem, moja wina, ale słuchajcie, totalnie nie miałem na to czasu. Dobra, słuchajcie, dzisiaj jedziemy oczywiście do Federal Investigation Bureau, czy jakoś to się tam cholera zwie. Mamy już przygotowane wszystkie możliwe rzeczy. Czyli mamy oczywiście holownik, mamy samochód do ucieczki, mamy maski i coś jeszcze chyba tam było, o czym oczywiście zapomniałem. Także cóż, jedziemy robić oczywiście tą misję, mam tylko wielką nadzieję, że tak jakoś w miarę szybko, sprawnie nam to pójdzie. Ogólnie rzecz biorąc, zapisując grę, zobaczyłem, że mamy około 45% gry zrobione. No cóż, może być interesująco. Bardzo chciałbym, słuchajcie, zmaksować GTA 5, ale niestety może mogą być z tym problemy, bo trochę jednak tego jest. No ale dobra. Zobaczymy, co oni tam nam będą dzisiaj mieli do pokazania. Tędy przejadę? Przejedziemy, jest skrętą przejebiście. Ej, ta muzyka to tak trochę nie halo. Taka jakaś dziwna. Dobra, zaczynamy misję. Kurczę, już się boję. To są, wiecie, misje z typu przygotowawczych. Misji typu napadów, tak na dobrą sprawę. No ale dobra. Zaczynamy. Coś mam zrobić? Halo? Jesteś w domu? O, dobra, startuję. Szybka robota. No cóż, zobaczymy. What's cracking? Where T at? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey. All right. So, listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Nie są to maski klaunów. Trevor, czego ty chcesz? Karnawałowe. Ja pierdykam. Wziął to z tym nos. Let's do this. O, dobra. No dobra, aha. Czyli my jedziemy śmieciarką. Przy okazji, słuchajcie, chcę zobaczyć jedną rzecz. Aha. Czyli tutaj tego nie zobaczę podczas misji. No ale cóż. Wiecie, chciałem po prostu zobaczyć, jak to tutaj wygląda na zasadzie, czy jest gdzieś napisane, co ja mam zrobić, bo kurczę, chociaż nie wiem, czy Rockstar czasem się nie wycwanił i nie kazał po prostu zrobić tego na zasadzie, wiecie. Dobra, zrobisz tę misję, później sobie ją powtórzysz, nie? Jak nie będziesz czegoś wiedział, no cóż. Tak mi się wydaje, że tutaj będzie jakaś czasóweczka może, ewentualnie nie uszkodzić czegokolwiek, no spróbujemy to zrobić. Ale mam bardzo złe przeczucia. Dobra. No, wjechaliśmy na ten znacznik? Okej. Okay. I'm in position. What's the ETA? Just a second. Dobra, to jakieś wyczucie czasu, coś w tym stylu będzie? There they are. Okay, incoming. Jadę. Get ready to do your thing. All right, Mike, move it. Dobra, będziemy jechać, tak? No ruszam się.
Oba pasy, tak? No to już. Dobra, nadjeżdża Franklin. Did Public Works change their schedule? Hey man, I got these motherfuckers. Staranuj. O, pierwsza osoba nam się odpaliła, zajebiście. Yeah, but. Jakie efekty, proszę państwa. A ja mam. Aha, mam bombę przylepną, dobra. A i to jest to, o czym. Easy peasy, easy peasy. A, G! Oczywiście nie to. Nie będę ich zabijać, bo mam pewne wrażenie, że. Ty nie macie szans. Dobra, będziemy musieli ich pozdejmować, tak? Dobra. Ten jak wyjechał w ogóle, nie? Musimy się przełączyć. Dobra, przełączmy się na Trevora. O, tak, bitches. Bazuczka jak najbardziej spoko. Zaraz ich tu ładnie wyczyścimy. Już się przełączam na ciebie, Michael. Tutaj się wam zależy, a gdy pasek zdolności. Czemu ja włączyłem telefon? Nie chcę! A, bo ja zapomniałem w ogóle przecież, że zmieniłem. Kurde, moja wina. Całe szczęście, wiecie co, że zakupiłem sobie pełny magazynek i tak dalej, bo byłaby lipa z tym. Ej, tu w ogóle gdzieś mi pokazuje, że jest typo, nie? Helikopter! Come on, nie wyszło. Czekajcie, oni gdzieś tu... Dobra, przełączamy się na Trevora, bo... On ma bazookę, którą stanowczo dobrze mi się używa. Chyba mamy nawet A nie, mamy 9 bazook. Oni tu się kampią, cwaniaczki, kurde. Był gdzieś helikopter, ale kurczę go nie. A jest. Ach! Nie trafia, dobra, weźmy może snajperkę. Kto mnie tam strzela? Tu ile ich siedzi, patrzcie. No nie, bazooka to jest trochę przerąbane. Dobra, przełączmy się na Michaela. Znaczy nie na Michaela, tylko na Franklina. Swoją drogą Franklinowi zapomniałem cholera kupić tego, nie? Ej, oni mnie zaraz zabiją. Przełączam się na Michaela. Musimy osłaniać tego. Aha, teraz na Franklina, zajebiście. A Franklin to ma naprawdę tyle życia, że... Ale pięknie mu heada strzeliłem. Gdzie on ma tych snajperów? Jest jeden. Drugi. Ej, sorry, kuźwa. Ej, ja ich nie widzę, nie?
Ej, gdzie są ci snajperzy? Słuchajcie, ja już nie widzę tutaj snajperów, nie? A jest jeden, dobra, mam go. Dzięki. Dobra, wszyscy, kurczę. Masakra, powiem wam szczerze, takie przełączanie, nie? Uzmącz się śmigłowca, gdzie jest śmigłowiec? No, come on! No, ej, żarty! No, nice! Pięknie! I na Franklina przełączamy się, dobra, zajebiście. Dobra, wsiądę do śmieciarki. Ja pierdykam, masakra, powiem wam szczerze, pogubiłem się trochę. Teraz tak się zastanawiam, czy gdybym zmienił trochę godzinę, czy to by cokolwiek mi zmieniło na zasadzie, wiecie, że zmieniłoby mi po prostu godzinę i byłoby widniej, bo jak jest tak po ciemku strasznie, to kurczę, strasznie ciężko jest ich w ogóle, wiecie, dojrzeć, no nie wiem, ja miałem z tym straszny problem, nie wiem jak graliście, ale ja miałem mega problem. No ale to tak, wiecie, między nami. Ta, tu się jeszcze nie przeteguje, dobra, zajebiście. Niestety, bądź też niestety, mamy troszkę mało życia. Ale może aż tak źle nie będzie. Dobra, tu jest nasze autko. Opuść śmieciarkę, dobra, wysiadamy, zniszcz... A, mamy ją zniszczyć, czym? Bomba przylepna wystarczy? Wystarczyła, zajebiście. Dobra, oddal się od śmieciarki. Boże, polecenie jak dla pięciolatka, ale szczerze powiedziawszy, dla mnie to się jak najbardziej przyda, kurczę, bo wiecie, różnie to może być. No dobra, misja zaliczona? Czy nie? Dobra, dzwonimy do Majka, widzę. Everything cool? Yeah, man, shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. No i zajebiście. Teraz rozumiem, że przełączymy się z automatu na Michaela, żeby dać te dokumenty, czy tam Bóg wie co. Zaproszenie twoje będzie do naszej szaty w sumie przez 10 dni. No to wiem. Na razie minął jeden dzień, niestety. Niestety. Ale swoją drogą, słuchajcie, próbowałem, wiecie co zrobić? What? Jak ty jeździsz, babo, głupia? Słuchajcie, próbowałem ogólnie tego moda, który, tego trainera właściwie, co tam jest trochę możliwości, typu maksymalna broń i tak dalej, z przyspieszaczem czasu, ale muszę wam się przyznać, że zabezpieczenia są dosyć dobre i nie zalicza mi tej misji, wiecie, wiecie o co chodzi. Jezus, Michael, jak ty w tym wyglądasz, masakra. I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. That's great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man.
Solomon Richards. Oj, nie. Źle to czuję. Źle to czuję, źle to przeczuwam. Coś tu się wydarzy, na pewno. Ale dobra, mamy misję u Devina, zobaczmy jak nam poszło. Celność, no niestety, przełącznik. Aha, czyli w sensie, że 9 razy powinniśmy się przełączyć chyba pomiędzy postaciami, tak? Czy maksymalnie przełączyć się 9 razy, no nie wiem. Ale uziemione strzały w głowę, wszystko nam ładnie poszło, więc... Jest dosyć dobrze. No i zerknijmy na mapę, co my tutaj mamy nowego. Mamy jakieś misje dla... No niestety nie mamy nadal misji dla Franklina ani dla Trevora. Nic tutaj nie widzę. Solomon albo Davin. Ha. Tak się zastanawiam, czy dla tego nowego, czy dla tego? Może dla tego spróbujmy. No, kawałek drogi jest, ale to może... No, dodzwonię do Franklina. Nie zamówię taksówki. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. Acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. No dobra. Czyli wychodzi na to, że mamy też misję dla Franklina, nie? Chociaż nie widzę tego. No ale dobra, nieważne. Słuchajcie, sobie troszeczkę skróciłem drogę przez góry. Ale wydaje mi się, że to się chyba bardzo, bardzo źle dla mnie zaraz skończy. Chociaż może niekoniecznie. Ej, tu strumyk jakiś płynie, nie? W ogóle. Okej. Świetnie, fajnie, że jest zaznaczony na mapie, ja byłem święcie przekonany, że to jest jakaś droga. To jest po prostu strumyczek. Co? Spotkanie z Davinem, pośpiesz się i przyjedź gotowy do pracy. Okej, okay, od Molly dostaliśmy, nie wiem kto za Molly. Chociaż znamy się z nią, więc... What the fuck?! Nie, to jest po prostu niemożliwe, nie? Chyba sobie... Ach, come on. Ej, nie, to było po prostu... Mistrzostwo świata, nie? Mistrzostwo świata. Ja pierdziele, no nie wierzę. O! Naprawdę? Okej, okay, no można i tak. Dobra, jedziemy do Davina, zobaczymy... Co tym razem nam da. Swoją drogą myślę, że jeszcze sobie zrobimy jedną misyjkę i na dzisiaj sobie spasujemy już GTA. Ale ja już wracam, więc jest gites. Także mam wielką nadzieję, że GTA będzie się pojawiać codziennie. Oby. Dobra, mamy... Aha, to jest jakiś plac budowy. Okej, okay, no Coca-Cola. Dobra, teraz pytanie... Aha. Aha, są wszyscy, no dobra. Oni się ruszają w ogóle? Ach, ruszają się, już miałem, już się, już myślałem, że wiecie, stoją w miejscu bez ruchu. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Boże, nie, nie, ja muszę naprawdę zapisywać co chwila grę, żeby to się skończyło ten czas, bo on jak on w tym wygląda po prostu tragicznie, nie? Sounds manageable. Hey, you two get going. Let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Wsiądź do samochodu. No dobra, to wsiądźmy. Dostań się na stację benzynową. Okej. Pojedziemy sobie... skrótem. Nie wiem, czy to jest dobry skrót.
No w sumie droga ta sama, więc dużej różnicy nie ma. Tylko teraz tak, ja nie chcę tego samochodu uszkodzić, bo mam wielką nadzieję, że tutaj będzie coś na zasadzie bez uszkodzeń. Oby. Pytanie tu czy... Nie, chyba ja tu dobrze. Nie no, wjeżdżamy na autostradę, więc chyba raczej tak. Chociaż na autostradzie... Niezbyt mi się dobrze jeździ, pomimo tego, że mamy cztery pasy, to i tak coś przywalę zaraz, nie? Dobra, nie, jadę normalnie. Pojechałem oczywiście źle. Wiecie co, zmienimy sobie na ten pas. Sio! Albo może... Kurde, dobra, trudno. Mówię, że trochę auto uszkodzę. No nie, nie uszkodziliśmy, zajebiście. Dobra, musimy jechać w tamtą stronę. To pojedźmy. Coś przejechałem, nie? Nie wiem, czy słyszeliście ten dźwięk, ale okej. Dobra, tutaj jest pociąg. Ale dobra, no pojedźmy po prostu po linii prostej. Chociaż nie wydaje mi się, żeby tutaj było coś z uszkodzeniem tego auta. No na razie jest całe. Nie jest źle. To jest daleko w ogóle? No nie, musimy i tak widzę jechać tędy, dobra. O, a wy co? Kombinuje ta. Dobra, mam jakiegoś jelonka, ale zostawmy jelonki w spokoju. Nie! Nieuszkodzony w całości, póki co, żadnej ryski. Może malutka. Dobra, teraz tak, jak tu cholera zjechać? No musimy zjechać tędy. Albo wiecie co, może nawet pojedziemy po prostu koleją. O, dzwonię do Michaela. Hey Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there. Get them going. Jezus, nie! No, już po ptokach. No, kuźwa, palancie jeden. Niszczyłeś mi auto. Jak jeździsz? Kurczę, zagapiłem się, słuchajcie, bo nie widziałem, że tutaj mamy zjazd i tu był z tym problem. Ale dobra, już tam do chłopaków podjeżdżamy. Przy okazji pierwsza osoba, bo to mi trujecie cały czas, jak wygląda jazda z pierwszej osoby. No wygląda tak samo, ale tak jak wam mówię, no kurczę, jeździ się na pewno ciężej. Dlatego ja też wolę, zresztą jak w każdym GTA, wolę po prostu jak kamera jest z góry, tak? W ten... No, come on! Znowu źle. Ale powiem wam jedną ciekawostkę. Z tego co wiem, na online jest jakiś achievement, właściwie chyba jeżeli chodzi o napady, że wszystkie napady trzeba zrobić z widoku pierwszej osoby. Powiem wam szczerze, w życiu bym tego nie zrobił, nawet bym się za to nie brał. Jest tak przerąbane, nie? Aha, to są, rozumiem, te autka, tak? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mom. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. Right. To jest chyba Turismo. A to drugie? Nawet nie wiem. Ścigaj się z samochodami. No to jest chyba raczej normalne, że ich nie wyprzedzę. Michael i Trevor w pogotowiu. Czy nie za bardzo? Ej, może ich... Nie, no nie możemy ich wyprzedzić, bo nie będziemy wiedzieć, gdzie jechać, kurczę. Aha, by znowu włączyć zdolność. A, zapomniałem, że tam, kurde, na myszce, ale lipa. Wow. No, tak działa dobrze. Franklin, Trevor, gdzie jesteście, kuźwa? No, pomóż tam, no. Chcę się już z nimi ścigać. Ewidentnie. Zresztą tu ewidentnie chodzi o to, żeby oni byli pierwsi, tak? Pytanie, czy będziemy tak jechać dosyć długo. Kurczę, nie pamiętam, co on tam mówił, ale... Chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żeby ukraść im te samochody. Ej, czy Kojot właśnie chyba tam przebiegnie? Nie mam pytań w ogóle. No panowie, weźcie już, skończcie, co? Ja swoją drogą chcę zobaczyć Franklina i Trevora, bo podobno śmiesznie wyglądają. O!
Patrzcie, wyprzedziliśmy jednego. Pytanie, czy to tak miało być, czy... W ogóle to auto mam chyba na... O, świetnie, jeszcze zwolniliśmy teraz. Hey, we're coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Whatever. Here they come. I jeszcze te krawaty. Jak to... Jak się... O, dobra, włączę. A pytanie, jak ja mam ich zatrzymać? To jest dobre. Oj, Trevor. Chyba źle pojechałem, wiecie? Michael chyba goni tego jednego, a my gonimy drugiego, tak mi się wydaje. A kurczę, jak ich nadgonić? Przecież... Kurczę, tak się... Co my mamy zrobić? Przebić, nie wiem, opony? Coś ten deseń? Też nie, no w sumie się kiedyś zatrzymają. Trzymam się, Michael, easy peasy. Mamy radę. Swoją drogą trochę nużący wyścig. No obyśmy nadgonili. Tak, Trevor, siedzisz na ogonie, no. Naprawdę, to mają długi ogon. Nie, przyjemna misja, ale taka trochę nużąca. Swoją drogą, jak kiedyś, słuchajcie... Nie! Swoją drogą, jak kiedyś jechałem jakiś wyścig w GTA Online i żeby było śmiesznie, był po całym dookoła San Andreas. Hrabstwo Blaine i miasto. To było przerąbane. Myślę, chyba... No chyba nie! No to mamy po misji, nie? Come on, żarty sobie ktoś robi. Jakim cudem w ogóle ja w to auto przywaliłem? Nie wiem, mam dziwne wrażenie, że go nawet nie dotknąłem, ale... Przy tej prędkości bywa różnie. Aha, zaczynamy. O kurde, od tego momentu zaczynamy. Cholera. Muszę chyba trochę bardziej uważać na to, co robię, bo... Jest problem. Nie ma to jakiegoś nitro. Czegoś w tym stylu. Wy chociaż zjeżdżacie na pas. Inny, jak ja jadę? No nie pojedzie, może by zjeżdżał. No ale dobra. Kurde. W ogóle chyba jesteśmy nawet szybciej niż Michael w chwili obecnej. Chociaż nie, tutaj teraz... Nie, Michael jest pierwszy. Ale przynajmniej sobie pozwiedzamy trochę mapy. Ale powiem wam szczerze, kurczę, mnie... Nie, muszę naprawdę do następnego odcinka, słuchajcie, zrobić te szaty Michaelem i musimy wymaksować misję dla Epsilonu, bo w sumie kasa mi się przyda. I tak się teraz zastanawiam, czy już powoli nie zacząć działać na giełdzie, czyli wykonywać jakieś tam misje dla Lestera, albo po prostu pobawić się, wiecie, ze zbijaniem. No po prostu jak mamy to cola i tamto drugie chyba to picie jakieś. Kucha przejechała cola. I jest jakieś drugie przeciwne, to czy nie pobawić się w to czasem. Chociaż to bywa różnie. I tak chyba tę akcję wybiegnie? Oczywiście, że wybiegnie. No widzę, że to jest wszystko tak oskryptowane. Ale dobra, dojeżdżamy do wrażliwego momentu, że mi się teraz kurde nie spieprzyło to, no. Jestem naprawdę, ja sobie jak będę tą, słuchajcie, montować, to teraz zerknę. W to auto przywaliłem wtedy, nie? I tak mi się wydawało, że ja...
Tak mi się wydawało, że nie wjechałem w nie w ogóle. Dobra, jest Franklin blisko nas. To już niekoniecznie. Czy oni mogą mi zjechać w końcu? Teraz. O, 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 czekajcie. Utrzymałem się, zajebiście. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this officer. Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! You, you little shit! Get the fuck out of here! Go! Okej. To było dobre. Jedź do garażu 9 km. No chyba kogoś coś. Oh, you talk a good game. Okay, just don't scratch the cars. Aha, czy mogę się dowolnie przełączyć w dowolnej chwili, ale nie, ja chcę być Michaelem. Speak. Ah, the lady from before. Devin's assistant. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's Holding Company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Yeah! Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Bighorn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Czy to auto jest mocno zniszczone? No nie, nie jest aż tak bardzo. Przełączmy się na Frank. Klina. A, czyli teraz już się nie mogę przełączyć, okej. No dobra, to musimy dojechać. Tutaj ja jestem w 100% pewny, że jest do złota, jest na pewno nie uszkodź samochodu. No niestety już go uszkodziliśmy dosyć poważnie, więc już raczej na pewno nam tego nie zaliczy. Ale to jest najmniejszy problem. Hey Frank. Yeah. What I tell you, bro? These cars. This is an opportunity. Yeah, if you say so. You know what, right before I met you, I was boosting rides and racing. It feels like it come full circle to me. Come on. I'm serious. If you hadn't got me fired from my repo job, that's exactly the kind of shit I'd be doing. So thanks, dog. After all the crap we've been through, man, you got me right back where I'm bitten, frankly. Kurczę, ale mogłem jechać Franklinem, bo mielibyśmy zdolność unikania. Ale trudno, już mówi się trudno. To jest daleko w ogóle? Aha, tutaj musimy dojechać. Dobra, to nie jest źle. Będziemy przez dłuższy czas jechać autostradą. Także w miarę szybko tam sobie podbijemy. Hey, look, Devin Weston. He ain't like anyone you worked for before. Man, he runs his mouth, wants me to boost cars, and most likely gonna be paying me a fraction of what they worth. Nie! Wiedziałem! Tak bardzo wiedziałem! Look him up. He's the real deal. I've seen his house. He can make things happen. So he like to you what you were to me. I see your house. I think this dude can take me places. Yeah. Uła, prowadzenie nam wzrosło. Dobra, teraz pytanie, gdzie tu skręcić? Aha, bo właśnie, a nie, dobra, tutaj mamy jeszcze jeden zjazd. What do you mean? Like, how am I gonna beat your ass in this race? Don't worry, I'm taking care of that. I oni są prawie za mną, nie? Tak? Tak, siedzą mi na ogonie. Cholera, źle. Hey, I'm just trying to do what's best for Frank. You know, help him make the best of the chances he's given. Don't get too creepy, all right? She's a professional woman who's doing jadą za mną, tak, jadą za mną, debile. No,
Wiecie, czego mi najbardziej brakuje w GTA? Takiej strzałki, która pokazuje wam, gdzie jechać. Jako, wiecie, taki GPS. Ja muszę poszukać, czy nie ma jakiejś modyfikacji, która to wprowadza. To by było bardzo przydatne, bo ta mapa niestety jest tak mała, a jak się jedzie tak szybko, to kurczę, ciężko jest naprawdę zwracać uwagę. O, Lady Gaga leci. Tak, Gaga, aplauz. Przełączymy radio, żeby się nie doczepili do praw autorskich. No i dobra, zajebiście. No moje strasznie uszkodzone, no trudno. Gentlemen, I love you all. Oh god, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me 5, 5, and 5. Oh, hey, just kiss. Jaki debil. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look. You finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan in Howick, follow him to the lockup, someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Okej, okay. No dobra, zostały jeszcze 2 auta, więc tak wnioskuję, że będą jeszcze może ze 2 misje. Jest Michael w swoich ukochanych, ulubionych ciuszkach. Okej, okay. No dobra. Jak nam poszło? Czas misji, punkt kontrolny. Kurde, to nam nie padło tylko. Ale prawie 100 była. Dobra, widzę, że słuchajcie, mamy misję dla Franklina nową. I to rozumiem, pewnie będzie Devin, czyli to zapewne będą te autka. Także myślę, że w przyszłym odcinku sobie to po prostu machniemy. Ewentualnie może zaczniemy, wiecie co, od Epsilonu. Ja wrócę do domu Trevora. Będę zapisywać co chwila grę, żeby wiecie, ogarnąć sprawę z grom. Znaczy z tymi 10 dniami. I mam nadzieję, że to pyknie w końcu i skończymy misję dla Epsilonu. Także cóż, moi drodzy. I na dzisiaj wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś propozycje, śmiało zostawcie komentarz. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.